Witam Was bardzo gorąco i zapraszam na kolejny odcinek Miksera. Dziś gotuje dla nas Marek, miłośnik kawy i włoskiego jedzenia. Mam nadzieję, że będzie pysznie. Dzień dobry, witam. Proszę. Marku, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Powiedz mi od razu, bo wiem, że lubisz kuchnię włoską, co nam dzisiaj gotujesz? Tak, dzisiaj gotujemy, myślę, że razem wspólnie, makaron z owocami morza. Tak w skrócie można powiedzieć. Mm-hmm. No, generalnie kuchnia włoska. No to bardzo się cieszę, bo ja lubię bardzo kuchnię włoską. Wiesz co, to może ja od razu pojadę po zakupy. Masz listę dla mnie przygotowaną? Okej, to jest lista zakupów. Produkty, które będą konieczne tutaj, żebyśmy ugotowali danie. Mm-hmm. Także to jest. Okej. Czyli zioła, wszystko jedno, tak? Czy bazylię, czy tymianek? Tak, generalnie chodzi o świeże zioła, najlepiej w doniczce. No tutaj też ważne jest, mówię, żeby makaron był z włoski, ponieważ używana jest mąka semolina specjalna, także ciężko, ciężko akurat taki polski kupić. No poza tym Włosi na pewno robią najlepszy makaron, prawda? Dobrze, no to w takim razie biegnę. Jestem, Marku. O. Sprawdzimy, czy wszystko kupiłam, co trzeba. Wzięłam bazylię. Wzięłam bazylię. No zobacz, jak pachnie pięknie. Świeża bazylia, świetnie. O, mam. A, i słuchaj, kupiłam pomidorki, dwa rodzaje pomidorków koktajlowych. Wiesz dlaczego? Bo znalazłam pomidorki truskawkowe. Widziałeś takie? Nie, życzę takich. Strasznie jestem ciekawa, jak smakują. Czy jak truskawki, czy jak pomidory. Co tu jeszcze mam? Winko. Wytrawne oczywiście. Mhm. Okay. Papary. Sprawdź makaron, czy taki może być. Jak najbardziej. Fettuccine. Że mam dwa opakowania. Bardzo dobrze. Dobrze. Bo jesteśmy głodni bardzo. Tak. Tu mam owoce morza, świeże krewetki. Papryczkę pewnie wziąłam za dużą, ale nie, taka, tak ładnie wyglądała. Zobaczymy, czy ostra. Cytryna, czosnek. Chyba jest wszystko, prawda? Dobrze, produkty mamy wszystkie. Także możemy zaczynać. Dobrze, to ja Cię poproszę o pokrojenie cukinii. Dobrze, jak ją pokroić? Plasterki? Nie. Czy pół plasterki? Kosteczkę? Pół plasterki. Pół plasterki. Dobra. Moim zdaniem ten jest najlepszy. Dobra. Do tego zajęcia, a ja się zajmę krewetkami. O, bardzo się cieszę. Nie przepadam za tym zajęciem, szczerze mówiąc. To jakie masz jeszcze popisowe dania, oprócz owoców morza? Tylko kuchnia włoska wchodzi w grę, czy nie? Nie, na przykład hinduskie dania robimy z synem bardzo dobre. Przepis mamy. Jakie na przykład? Nie wiem, jak to fachowo się nazywa, z tym tikala masala. A byłeś w Indiach? Na bazie curry? Nie, nie. Bo myślałam, że lubisz podróżować. Przywieźliśmy przepis z Londynu z mnóstwem ziół. No i mówię, próbujemy generalnie zrobić podobne smaki, jak tam mieliśmy okazję. Jakaś dymka, imbir i już żadne przyprawy inne nie mogą nie być potrzebne. W międzyczasie, tak, rozgrzejemy patelnię. Mhm. I potem te owoce morza będziemy wrzucać do cukinii? Czy osobno je smażyć? Osobno, bo owoce morza puszczą sok, bo szczególnie te mrożone. Mhm. Także dobrze by było na osobnej patelni to zrobić, a finalnie zmieszamy. Jest to tak, możesz przysmażać cukinię, a ja dalej będę się zajmował krewetkami. A czym się w ogóle interesujesz oprócz podróży? Masz jeszcze jakieś hobby? Ja generalnie interesuję się sportem. Kiedyś sporo grałem w piłkę nożną. Teraz 9-letniego Jaśka prowadzę na treningi piłki nożnej. Czyli raczej taki zdrowy tryb życia prowadzisz. Tak, ruch wskazany jak najbardziej. Z żoną lubimy z dziećmi jeździć na rowerach. Często wybieramy się na wycieczki rowerowe. Samochodem do Spały, a dalej tam już rowerami jeździmy. Aha,
A propos podróży, powiedz, w jakim ciekawym miejscu byłeś, o którym mógłbyś coś opowiedzieć? Najciekawsze miejsce. Bardzo ciekawa jest Toskania. Podobała się zarówno żonie, jak i mnie. Bardzo widokowe miejsca, ciekawe, fajne. Miasteczka z dużą ilością zabytków. No ja widziałam tylko na filmach Toskanię, szczerze mówiąc, także zazdroszczę. Latem bardzo fajnie, bo ciepło. Można się powygrzewać i przy okazji pozwiedzać. Ja bym Cię poprosił w międzyczasie o przygotowanie pomidorków koktajlowych. Potrzebujesz je na połóweczki czy w całości? Na połówki. Faktycznie smaczne. Czy tyle tych pomidorów wystarczy, czy tę drugą paczkę też? Czy starczy? Wiesz co, możesz jeszcze dać. Tak? Okej, tak. W międzyczasie możemy dobrać się do czosnku. A czy jeszcze jakieś przyprawy oprócz ziół tych świeżych będziesz dawał? Czy tylko, nie wiem, sól, pieprz? Wiesz co, soli nie będziemy dawać, bo mamy kapary, które są słone dość mocno. A to cały słoiczek wyrzucimy? Nie, tylko otworzę, przygotujemy od razu. Pomidory suszone też i damy pesto, które jest mieszanką ziół na koniec. Tak, zapomniałam pesto. Troszeczkę odlejemy, bo to jest sporo wody, ponieważ to było mrożone, to żeby był... Jednak mimo wszystko mniej wody. Okay. Na tym etapie możemy dodać cukinię, żeby się już z tymi owocami może dalej dusiła. I żeby pewnie tak wszystko przeszło swoim smakiem. Dobrze. Możemy teraz podlać delikatnie winem. Przydałaby się papryka już, która... Myjemy ją. Ciekawe właśnie, że jest zaostrzy smak. Zaraz zobaczymy. Bez pestek, mam nadzieję. Bez pestek. Dobrze, teraz tak, możemy dodać suszone pomidory i kapary na patelnię. Pokroić pomidory? Pomidory możemy pokroić, a kapary łyżeczką. Tak, małe kawałki. Jeszcze o widelcze bym Cię poprosiła. Możemy wykorzystać od razu też oliwę z suszonych pomidorów. A no właśnie, że jest tak aromatyczna. I Ty lubisz owoce może generalnie? Bardzo. Możemy teraz powoli, jeszcze poczekamy wodę na makaron nastawiać. Krewetki możemy dodać na patelnię, ale ja bym proponował je osobno, bo... Tak jakby ułożyć na talerzach tak, już tak dekoracyjnie. Tak, każdy może zalosować, może się okazać, że akurat ciężko będzie się rozumiem, do nich... Rozumiem, a przecież to najlepsze. ...przy takiej ilości makaronu dobrać. Jeszcze nie
zagotowała. No niestety taki gar. Ale za to bym się zagotowała do sparzenia cytryny. A co nam daje ta skórka cytrynowa? Czy tylko aromat, czy też podbija jakoś smak? Chodzi o aromat, taki lekko kwaskowaty będzie. Mhm. Ale taki będzie aromat owocowy. Dobra, możemy teraz dodać pesto. Na tym etapie. Już pesto nie można tego zagotować, tak? Tak, pesto nie można grzać, bo to są te orzeszki piniowe i nie, generalnie się niesmaczne robi. Okay. Dużo, bo generalnie mamy i tak tutaj różnych smaków. A woda się gotuje, możemy dodawać makaron. Tak, możemy, że tak, to teraz dodajemy do makaronu. A Włosi mają zawsze tą zasadę, że mieszają wszystko w jednym garczku na talerzu. Tak, to my, Polacy, no, prawda? To zazwyczaj robimy tak, że nakładamy makaron i polewamy sosikiem. Wymieszamy. Nie wiem tylko, czy nam... Czy zjemy ten makaron teraz, który zrobiliśmy cały. Bo wyszła słuszna porcja. No powiem ci, bardzo, bardzo słuszna. Ale nic to. Przełożymy do naczynia szklanego. Teraz jeszcze nam został parmezan do delikatnie też, żeby nie przesadzić. Dobrze, ziółkami posypiemy. No i myślę jeszcze krewetki, nie zapomnieć o krewetkach, tak? Wygląda pięknie, tylko jak my to teraz ponakładamy z tej michy, wszystko się wysypie.